Pierwszyka o zajęcie. Bardzo proszę pana radnego Kozidera o zabranie głosu. Proszę, przejmiemy pana przewodniczącego.
że dobrze by było to jakoś zmienić. Mianowicie, tak, większość z Państwa jestem, czy część z Państwa jestem współwłaścicielem nieruchomości w Krakowie. Współwłaścicielem i otrzymałem wezwanie do zapłaty podatku. Otrzymałem wezwanie tylko ja, ponieważ jestem jako pierwszy współwłaściciel. Natomiast inni współwłaściciele nie mogli odebrać tego dokumentu, ponieważ by zostało wysłane imieniem występujący. W przypadku moim akurat nie było problemu, natomiast w przypadku paru osób, których jest kilkoro współwłaścicieli, a wezwanie do zapłacenia z wyliczeniem kwoty dostaje tylko jeden. I ten jeden jest na przykład nieobecny, jest nie wiem, za granicą czy coś. Zaczynają się bardzo poważne problemy, o których mnie sygnalizowali. Stąd uprzejmie proszę o rozważenie jakby innego trybu zawiadamiania, ponieważ wiem, że no co najmniej taki przypadek jak ze mną się zdarzył, może się zdarzyć z wieloma mieszkańcami Krakowa, których pierwszy współwłaściciel nie odbierze podatku, a następnie nawet o tym nie będę mówić. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu radnemu. Bardzo proszę pani radna Tatara, proszę. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Składam dzisiaj dwie interpelacje. Po pierwsze, Ministerstwo Edukacji Narodowej na swoich stronach internetowych rozlicza się ze środków finansowych przekazanych dla województw na wdrażanie projektu sześciolatków szkoły. Bardzo proszę o udzielenie informacji, jaką kwotę konkretnie otrzymał prawo. Proszę o szczegółowy wykaz szkół, które realizowały programy, jakie to były programy, jakie kwoty w związku z tym otrzymały. Niektóre szkoły krakowskie otrzymały certyfikat przyznany przez kuratorium Szkoła Przyjazna o 6 lat. I druga interpelacja po części Komisji Edukacji w sprawie doradców metodycznych. Ponieważ w odpowiedzi na moją interpelację otrzymałam informację, że przekazane do Wydziału Edukacji przez doradców informacje o planowanych przedsięwzięciach w zakresie ich działalności są umieszczane na portalu edukacyjnym miasta Krakowa. I wczoraj przyszła na taka niezręczna sytuacja, dlatego bardzo proszę o wyjaśnienie, dlaczego te informacje nie zostają umieszczone, czy doradcy metodyczni zaprzeczyli, znaczy stwierdzili, że od czerwca nie ma żadnego kontaktu z wydziałem i informacje, które zostały przekazywane, nie zostały umieszczone na portalu. Chciałabym zapytać, co jest taką przyczyną takiego zachowania w takiej sytuacji i dlaczego ewentualnie została wprowadzona w moc. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani radnej. Proszę pana radnego Adama Makalitę do protokołu. Pan radny Kwajor złożył do protokołu. Czy jeszcze ktoś z państwa? Dziękuję bardzo. Nie widzę, zatem zamykam ten punkt i bardzo proszę pana sekretarza o